Nadszedł kolejny dzień zmagań z człowiekiem lawą na Palionowie. Każdy dzień z nim jest jak nowa zagadka, po prostu nie wiesz, co się wydarzy. I tak samo dzisiaj nie mam zielonego pojęcia, co się wydarzy, ale po prostu nagrywam, bo jestem pewien, że coś na pewno będzie. Zanim jednak rozpoczniemy, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zostawcie komentarz, jeżeli chcecie więcej takich odcinków. Bardzo fajnie się rozwijamy teraz, za niedługo będziemy mieli 130 tysięcy subskrypcji, więc bardzo wam za to dziękuję. Możemy do tego jak najszybciej podążać, więc jeżeli są tutaj osoby, które jeszcze mnie subskrybują, no to zachęcam do tego, żeby teraz to zrobić. No i łapka w górę będzie mile widziana. Ja na przykład proponuję wam układ, czyli na przykład daję wam 5 sekund na to, żeby zostawić łapkę w górę. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Chciałem wymyślić coś kreatywniejszego, ale nie miałem akurat pomysłu, więc to nieważne. W każdym razie, jeżeli komuś się udało w 5 sekund zostawić łapkę w górę, no to naprawdę jesteś totalnym kozakiem. A ja nie przedłużam, lecimy z intrem, widzimy się po intrze. Jak widzicie, tradycyjnie jestem u siebie na chacie. Ja już w sumie nie powinienem tego mówić, bo to już doskonale wiadomo, że ja zawsze będę rozpoczynać na chacie od rozgrywki. Nie zdążyłem nic powiedzieć, a już są tabliczki. No przecież to jest... Co to ma być? Czekam na ciebie w sali tronowej. No nie, ja tam nie chcę wracać. No to jest tragedia. Jak widzicie, wziąłem sobie już zapełniłem wiadro mlekiem. Z tego powodu, że jak pijemy te potki, to czasami lepiej, żeby się one szybciej skończyły. Więc po prostu to mleko musimy mieć zanadrze. Więc znalazłem sobie jedną krowę i ją wydoiłem w to mleko, ale nie chcę tam iść totalnie. No przecież to jest jakaś tragedia. No ja już mam dość tego człowieka lawy. On nie wiem, co ode mnie chce w ogóle. Zaczął tutaj torturować. Ja zniszczę w ogóle. Zniszczę tutaj to serce od Dave'a, ale zostawiłem to na pamiątkę. Więc mam nadzieję, że się Dave na mnie nie obrazi. Myślę tylko nad tym, czy jeszcze tego serca nie przynieść tam. Ale to najwyżej po odcinku zrobię. Możecie napisać w komentarzu, co myślicie o tym. Ej, w ogóle to z tyłu LEDy się nie świecą. Od razu lepiej. Możemy rozpocząć. W każdym razie, zanim gdziekolwiek pójdziemy, to ja bym chciał wam jeszcze jedną rzecz pokazać, którą zrobiłem tutaj na w tej naszej tajnej bazie, która jest przeciwko temu człowiekowi lawie, ponieważ pisaliście mi w komentarzach, żebym zrobił bazę w bazie. I postanowiłem, że coś w tym jest i trzeba by było zrobić jakieś miejsce ewakuacyjne w momencie, gdyby to jakimś cudem zawiodło, nie wiem, wyschnąłby ten wodospad, no to wtedy jest tutaj łatwe zejście. Więc postanowiłem zrobić miejsce po prostu, w którym byśmy mogli łatwo stąd uciec. I to miejsce znajduje się dokładnie tutaj. Rozwalamy sobie te dwie rzeczy i przechodzimy tutaj dalej, schodzimy tutaj. Tu jest kolejne zabezpieczenie w postaci wody, żeby z tej strony też nie mógł nikt mnie załatwić. No i mamy kopalnię z różnymi korytarzami, gdzie możemy uciekać, więc myślę, że to jest... Całkiem dobry pomysł, tak mi się wydaje. Tu można w ogóle też wypłynąć, no ale to raczej nikt tego nie będzie wypływał. Ale... Nie wiem, możecie napisać, co o tym sądzicie. O nie, nie, nie w ten sposób, źle to postawiłem. To miało być tak. I tutaj tak. No i to totalnie tego nie widać. Nikt by nie pomyślał, że tam jest jakiekolwiek przejście. Mi się to podoba, możecie napisać, co o tym myślicie. W każdym razie nie ma co przedłużać, lecimy do tej jego tajnej bazy. Z tego powodu, że... Czeka tam na nas, więc coś od nas chce. Ja mam potkę na niewidzialność, więc na pewno ją wypiję. Na 100% ją wypiję. Nie będę tam wchodził na niewidzę, bo ja wiem, że on już ostatnio chciał mnie pokonać. Już chciał mnie zanurzować, więc... Lepiej jak się przygotujemy na to, żeby z nim jednak nie walczyć. Ponieważ wydaje mi się, że na dany moment nie jestem na to totalnie gotowy. Tym bardziej, że jak widzicie, ja nawet zbroi nie mam założonej. Ja nie wiem w ogóle, gdzie mam zbroję. Miałem zbroję przez jakiś czas i znikła mi. W sensie, gdzieś ją odłożyłem? No i nie wiem, gdzie ją odłożyłem, ale... Obiecuję wam widzowie, że kiedyś ją znajdę jeszcze. Tylko nie wiem jeszcze kiedy. Ale to nieważne, w każdym razie lecimy do tej bazy teraz, bo musimy się tam dostać na dół. Kiedy wypić tą potkę? Nie wiem, ona jest na 8 minut, więc w sumie możemy już nawet teraz, żeby nikt nie widział, że tam w ogóle idę w tamtym kierunku, więc jesteśmy aktualnie niewidzialni. Możemy iść pogadać z nim, nie wiem, z cokolwiek, czy nie wiem, czy dostać jakąś kolejne zadanie, czy wystawić się i zostać złapany w pułapkę, no to też by w sumie mogło być, no ale nie wiem, dobra, nieważne. Idźmy tam, raz grozi śmierć, napisał, że czeka na nas, więc tam idziemy. Skok. Żyjemy, nie było żadnej pułapki, nie było żadnego trolla w postaci, że na przykład ta lawa jest zamurowana czy coś. Dobra, idziemy na dół, bo chyba o to miejsce... Słyszeliście tą burzę? Dobra, to jest straszne, ale okej, jakieś burze są. Ja mnie to nie już jakby niespecjalnie martwi, ale czekajcie, czy tutaj jest przejście, czy on to naprawił? Jest tu chyba normalnie, normalnie jest chyba, znowu burza jest. Dobra, tu jest szkielet, który mnie chyba nie widzi, byłoby przykro, jakby mnie strącił tam na dół. Co? Ale że on mnie widział? Jakim cudem szkielet mnie widział? Jak to się mogło stać? Co jest grane? Jeszcze strzały są wbite teraz we mnie. No nie, no jestem zdemaskowany! Czekajcie, czy on tutaj jest?
O nie, jest tam, jest tam. Jest tam. Nie, on już mnie widział. Widziałem cię, masz całe w dupie. I w głowie. Cieszę się, że przyszedłeś do mnie. O co chodzi? Czego ty ode mnie chcesz? Czego ty ode mnie chcesz? Nie zbliżaj się do mnie, nie zbliżaj się do mnie. Chodź, muszę cię dotknąć. Nie zbliżaj się do mnie. Nie. No zostaw mnie! Nie rób mi nic. Nie rób mi nic. Podejdź, podejdź. Proszę, mam coś dla ciebie. Co? No butelkę? Po co mi butelka? Po co mnie tutaj ściągnąłeś? Nie zrobić krzywdy. Czemu te kryształy zgasły? Co jest? Dlaczego jeden jest tylko? Nieważne. Nieważne. Dobra, dobra, no nie wiesz. O co ci chodzi? Chciałem cię oznajmić. Od czego zależy aktualnie twoje życie? Od czego? Pamiętasz kolejkę, prawda? Pamiętam. Ona potrzebuje trupów. Czego? Trupów. Na jakich trupów? Ale no i co ja mam z tym zrobić? I co, ja mam skoczyć do tej kolejki? Nie zbliżaj się. Nie chcesz zginąć. Jeżeli nie chcesz zginąć, to musisz tam codziennie zaprowadzić jakiegoś trupa. Może to być zwierzę, może to być jeden z członków. Nie, no nie oddam nigdy żadnego członka Palionowa. Jak już, to mogę ci zwierzęta oddawać. Mogą być zwierzęta, nieważne co to będzie, potrzebuję trupów. A po co są ci te trupy? Jeżeli chcesz żyć, to się nie interesuj, przynoś trupy, rozumiesz? No dobra, ale od kiedy mam zacząć? Jeszcze to ciebie zrozumiałem. Dobra, rozumiem, od kiedy mam z tym zacząć? Od zaraz. Że już dzisiaj mam to zrobić? Tak, dokładnie, ale posłuchaj mnie, to nie wszystko. Skup się. Skupiam się. Jesteś skupiony? Tak. To dobrze. Słyszysz mnie? Słyszę. Z czego się śmiejesz? To co to miało być? Po co tam perłę rzucałeś? To był trik. To był trik. Świetny trik. Dobra, jesteś całkiem zabawny. W sumie nie aż tak groźny, jak mi się wydawało. Za tobą, uważaj. O kurde, co? Dobra, ty mnie ostrzegasz? Co? Jakby się jeszcze chyba zaprzyjaźnimy. Co? Nie, nigdy. Nigdy? W masz, najedz się. Nie, nie wiem tego. A co jest? W twojej posiadłości jest skrzynka. No jest. A w tej skrzynce jest coś dla ciebie ukryte. Idź, znikaj i szukaj. Aha. Dobra, okej. Okay. A to dotyczy coś tego, tej ofiary na przykład? Nic ci nie powiem, nic. No dobra, dobra, trzym się, płucuj się tam, no. Dobra. Dobra, widzowie, ja nie wiem, o co chodzi tutaj totalnie, ale coś na mnie czeka w skrzynce. On ze mną porozmawiał i nie zaatakował mnie. Jest jakby... Aha, okej, okay, czyli jednak za to płucuj się. Płucuj się! Dobra, o kurde! Żartowałem, zostaw mnie! Zostaw... Co ty powiedziałeś? Zostaw mnie, jesteś super, zostaw mnie. Nigdy. Zostaw mnie, au, nie, proszę, nie bij. Dostaniesz zaraz w łeb. O kurde, zostaw mnie! Zostaw mnie. Wracaj tu. Zostaw mnie, proszę. Wracaj tu. Zostaw mnie, moby. Nie, weź sobie te moby, no przecież już idę robić ci to zadanie, mam mało serca, pół serduszka. Raz, dwa. W podskokach. I bez. Dobra, zostaw mnie. No. Pół serduszka. Dobra, prawie mnie zabił, ale na całe szczęście przeżyliśmy. Czekajcie, ja bym mu jeszcze... Jest tam gdzieś? Chyba go nie ma. Pucuj się! Dobra, idziemy. Trudno, nie wiem, czy to słyszał, czy nie. Ale wracamy, idziemy robić tą. Dobra, zadanie dał mi jakieś. Mamy codziennie oddawać jakiegoś trupa, jakieś zwierzę czy coś do tą kolejką jakby. W sensie tutaj do tej kolejki. Czyli ja rozumiem, że ja mam wsadzić jakąś owcę czy jakiś, nie wiem. Co jest grane? Dobra, nieważne. Mamy oddać jakieś zwierzę tutaj, rozumiem, w tą kolejkę. Ja tam nie idę, ja tam w tamtą stronę nie idę, ja się tego boję. Dla mnie to jest nienormalne, ale rozumiem, że coś w skrzynce schował, bo tak mi powiedział. Więc zobaczymy, o co chodziło, czy jest to coś, co mi pomoże w tym zadaniu, czy nie. Ja w ogóle nie wiem, skąd mam jakieś zwierzę zabrać. Tu by się przydało, nie wiem, jakieś... Jajko najlepiej, no, ale jajko, to skąd ja wezmę jajko? Co? Tutaj nie ma nic takiego, co by mi się przydało. O co mu chodziło, nie wiem. Nie wiem totalnie, dobra, tu jeszcze w tym sprawdzę. Tu w ogóle ja nic nie trzymam poza gąbkami. Ale, nie wiem, w piecyku. Nie no, powiedział w skrzynce. Tu?
Mamy jajko krowę. Ej, dobra, to będziemy w stanie zrobić to zadanie. To chyba o to chodziło. Tak mi się wydaje. Dobra, chyba chodziło o to jajko krowy. Dobra, czyli jesteśmy w stanie zrobić to pierwsze zadanie i po prostu oddać tą krowę tam po prostu w ten jak to się nazywa, no w tą kolejkę piekielną, kurde. No nie, no to tragedia totalna. Ale dobra, robimy tak. Stawiamy tutaj wózek. Stawiamy tu krowę i wzięło ją. Jedzie, dobra. Uwaga, co się wydarzy? Tam wszystko jakby zapadało się. Zobaczymy, co się wydarzy z krową. Dobra, jedzie sobie tam i... Pochłonął ją piorunem normalnie. O, czekaj, zombiaka może mu jeszcze puszczę. Może on będzie chciał zombiaka na... zabrać sobie na ten. O, ha, ale go zrobiłem. Jedź. Oddajemy mu zombiaka jeszcze w nagrodę, tak? I dodatkowy prezent. Nie wiem, czy on to je, czy nie. Nie wiem, nieważne. W każdym razie było potrzeba trupów, zombie to jest w pewien sposób trup. Ale on to przeżył. O kurde, zombie to przeżył. Zombie jest za silny w porównaniu do krowy, dobra. On się nawet nie spalił, wraca tu, dobra, ja już kończę to. Nie wiem, chowam się, bo to jest nienormalne. Czyli on zombiaków nie chce, potworów nie przyjmuje, przyjmuje tylko jakieś zwierzęta. Rozumiem, nieważne. W każdym razie, to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, jeżeli wam się odcinek spodobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Zapraszam na Twitcha, tam są streamy z serwera na modach. Na plusie wlatują odcinki z tego Minecrafta. Oczywiście nie wlatują tam, znaczy póki co wlatują codziennie, aczkolwiek dzisiaj nie wleciał tam odcinek, ponieważ nie zdążyłem zrobić, a też teraz zbliżają się święta, więc swoją drogą wesołych świąt za niedługo. Tyle, trzymajcie się, na razie, pozdro, pa pa!